Witam serdecznie Państwa. Otwieram posiedzenie członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Sobie usiądę, jak mogę. Przedstawiam proponowany porządek obrad. Otwarcie posiedzenia, drugie stwierdzenie kworum, trzecie przyjęcie porządku obrad. Czwarte, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości szczegółowych warunków trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Punkt piąty, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic w Kurowie. Szóste, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kurów w roku szkolnym 2020-2021. Punkt siódmy, projekty organizacyjne szkół przedszkola w gminie na rok szkolny 2020-2021. Informacja dyrektorów placówek oświatowych. Punkt ósmy, informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Punkt dziewiąty, przedstawienie dokumentacji zawierającej studium historyczno-heraldyczne gminy Kurów. I punkt dziesiąty, spraw bieżących. Przystępujemy do punktu drugiego. Stwierdzam, że na 9 radnych jest obecnych 8, co stanowi kworum wymagane do podejmowania prawomocnych opinii. Przejdźmy do punktu trzeciego. Przyjęcie porządku obrad. Proszę o głosowanie nad porządkiem obrad. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty. Przystępujemy do punktu czwartego. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości szczegółowych warunków trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Tu proszę Panią Magdę, kierownik OPS, o zabranie głosu. Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie to jest jedna z form ustawy o pomocy społecznej. Nie jest ona przyznawana często. W zasadzie u nas jeszcze nie zdarzyło się, żebyśmy taką pomoc przyznawali. Natomiast w ramach porządkowania tych wszystkich spraw, uchwał i tak dalej, uznałam, że zasadne jest podjęcie takiej uchwały. Taką zasadę przyznaje się, jak sama nazwa wskazuje, na ekonomiczne usamodzielnienie, czyli głównie osobom, które na przykład opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze bądź rodziny zastępcze i nie mają możliwości poradzić sobie same z trudną sytuacją mieszkaniową, z pracą i tak dalej. Jest zawierana wówczas umowa z gminą. Pomoc taka nie może przekroczyć kwoty 3505 zł, co wynika z zapisów ustawowych. I tak w zasadzie tyle, mogę to się dowiedzieć. Dziękuję. Otwieram dyskusję. To zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały. Proszę o głosowanie. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto przeciw? No to 8 radnych głosowało za. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie określenia wysokości szczegółowych warunków trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do punktu 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic w Kurowie. Tu proszę o głos Panią Sekretarz. Przedstawienie projektu uchwały. W projekcie tym proponuje się sprostować nazwy ulic, dotychczasowych nazw ulic będących drogami publicznymi. Z ulicy B. Głowackiego na ulicę Bartosza Głowackiego, ulicy Kilińskiego na ulicę Jana Kilińskiego, ulicy Kościuszki na Tadeusza Kościuszki oraz ulicy Piramowicza na Grzegorza Piramowicza. Propozycja zmiany nazw, które były nadane uchwałą w 1978 roku, wynika z potrzeby ujednolicenia tych nazw ulic, które wprowadzone zostały w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podziału Terytorialnego Kraju, tak zwany teryt, który prowadzony przez Urząd Statystyczny. Niespójność tych zapisów powoduje wiele problemów administracyjnych. A ponadto uważamy, że zasadne jest, aby nazwy stanowiące nazwiska słynnych Polaków poprzedzone były ich imionami. Zmiany nie będą powodować konieczności zmiany dokumentów. Nowe, pełne nazwy będą wprowadzone dopiero po wygaśnięciu, przy wydaniu nowych dokumentów. Uchwała była poddana konsultacji społecznej poprzez zamieszczenie na portalu partycypacji społecznej na BIP w Kurowie. Było 66 odsłon, natomiast nie było żadnych w tym temacie uwag. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Z Państwa radnych chciałbym zabrać głos. No nie ma co dyskutować, jak nie ma kosztów, nie ma żadnych wynikających. Banka, które będą honorować, nie trzeba zmieniać dowodów nic, jak się doda tam imię to czy coś? Znaczy, nie. Szanowni Państwo, wytłumaczę Państwu, dlaczego to teraz, a nie wcześniej. Wygląda sytuacja w ten sposób, że w pewnym momencie urzędy weszły w systemy, programy komputerowe, komputery pojawiły się do tej pory, do pojawienia się komputerów były systemy papierowe, kartoteki i dla urzędnika, który logicznie myśli, nie było problemu, czy to jest ulica Głowackiego, Bartosza Głowackiego, czy Begłowackiego. Dla programu komputerowego to są trzy różne ulice, więc każde wprowadzenie błędnie do programu ulicy, czy to będzie Bartosza Głowackiego, czy Begłowackiego, czy Głowackiego, powoduje to, że system, program komputerowy odczytuje to, że to są odrębne ulice. Zostały nadane nazwy ulic, i to pewnie każdy górowiak powie, że były nadane, żeby uhonorować wielkich Polaków. Do tej pory była ustawa, która zmieniła dwie nazwy ulic, ulicę Pierwszej Armii Wojska Polskiego na ulicę Wojska Polskiego, a także ulicę 35-lecia na PRL na ulicę Zacisze. I mieszkańcy zostali postawieni w pewnym sensie przed faktem dokonanym i te zmiany systematycznie, powoli wprowadzali w każdej instytucji, gdzie te nazwy miały być zmienione. W dowodach osobistych dzisiaj nie ma już nazw ulic. Pojawiają się problemy później przy wyborach, bo rejestry wyborców, spisy wyborców są drukowane, więc może być taka sytuacja, że ktoś szuka się pod ulicą Głowackiego, a jest pod Bartosza Głowackiego. Musi być to w końcu ujednolicone. Więc to jest taka uchwała czyszcząca, porządkująca, prostująca. Myślę, że tak jak i przy ulicach tych, które zostały ustawą zmienione, mieszkańcy będą sukcesywnie sobie zmieniać te nazwy w bankach, czy nie w banku. Dla banku tak naprawdę nazwa ulicy nie jest najbardziej, nazwa ulicy nie jest istotna. Grunt dla banku będzie istotny, żeby ta korespondencja dotarła. Czyli nawet jak ktoś napisze Głowackiego na kopercie, to listonosz w Górowie i tak dostarczy. Gorzej jest z programami komputerowymi, systemami, rejestrami państwowymi. Od niedawno, od kilku lat jest system źródło. Tam można tylko wybrać możliwość zameldowania na ulicy Bartosza Głowackiego, Jana Kielińskiego, czy ulicy Tadeusza Kościuszki. To tak woli wyjaśnienie. Z naszego punktu nie wiąże się to z kosztami dla mieszkańców. Jedynie to tak z przeświadczeniem, że mieszkają mieszkańcy na ulicy Bartosza Głowackiego. Tak ta nazwa była pierwotnie pewnie przydzielana. To nie jest Głowacki Janusz, to nie jest Głowacki Dariusz, to tylko jest Bartosz Głowackiego. To jest ulica Bartosza Głowackiego, oddany honor wielkiemu Polakowi. To tyle. Jeżeli pytania, to bardzo chętnie. Nie ma kontrowersji, także. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania z odmianem projektu. Kto z Państwa radnych jest za? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przeciw? Nie widzę. Czyli 8 radnych głosowało za. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic w Górowie został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do punktu 6 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kuru w roku 2020-2021. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Określona cena paliwa uchwalona w uchwale jest wykorzystywana przy wyliczeniu rekompensaty rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do szkół poza gminą Kurów. U nas w gminie mamy kilkoro rodziców, które korzystają z tych warunków. Średnią cenę paliwa określa się zgodnie z ustawą Prawo oświatowe jako cena średnia paliwa w gminie Kurów. Określona cena paliwa uchwałą 8 lipca była to cena bardzo niska. Wiemy wszyscy, że w lipcu była ta cena na poziomie bardzo niskim.
tej chwili nie rekompensuje zupełnie tych kosztów przejazdu dla dzieci dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Dlatego wnosi się o tej uchwały. Na dzień dzisiejszy w gminie Kurów mamy tą jedną stację Artusa i ta średnia cena paliwa wynosi dla oleju napędowego 4,30, dla benzyny 98,449, dla benzyny 95,439 i dla gazu 1,95. No niestety wyższe ceny są paliwa określone na stacji BP, ale to nie jest stacja położona w gminie Kurów, tylko w gminie już Markuszów. I zgodnie z ustawą nie może to być podstawą do obliczenia tej ceny. Jeszcze może Państwu wytłumaczę. Naliczanie zwrotu kosztów jednorazowego przewozu następuje w drodze przepisu, który przepis określa wzór dla naszej administracji, jak ma to wyglądać. Tutaj ten wzór według naszej oceny, który nas wiąże, jest tak z czysto ludzkiego podejścia krzywdzący dla rodziców, ze względu na to, że ustalona średnia przez Państwa cena paliwa będzie średnią ceną i ona zawsze będzie niższa od ceny rzeczywistej, realnej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że rodzice muszą wpisywać we wniosku średnie zużycie paliwa na 100 km według danych producenta pojazdu, czyli to są według naszej oceny dane dosyć zaniżone i nie są rzeczywiste, adekwatne do tego, co rodzice, co samochód zużywa. I kolejny argument z punktu widzenia gminy, my Państwu przedstawiamy średnie, bo tak nas zobowiązuje do tego ustawa i podajemy to pod dyskusję. Koszty zorganizowania dowozu dzieci niepełnosprawnych to byłyby naprawdę duże koszty, więc tutaj w tym miejscu trzeba tym rodzicom, którzy podejmują się dowozu własnych dzieci, które kochają i chcą dla nich jak najlepiej dowożą samemu, poświęcając swój własny czas. Z punktu widzenia gospodarności byłyby naprawdę dla nas znacząco duże koszty. Jeżeli byśmy wybrali formę dowozu dzieci zorganizowaną. Tutaj chciałbym powiedzieć, że każda decyzja powoduje to, że i tak wydatki na dowóz dzieci przez rodziców będą znacząco mniejsze niż w latach poprzednich. Więc nawet ustalając Państwom, debatując, radząc kwotę, tą stawkę paliwa średnią uchwalając, nie powodujecie dla nas, jeżeli z punktu widzenia budżetu dodatkowych kosztów, i tak będą z tego tytułu mniejsze wydatki. Bo rodzice z tego, co było ustalone, z 59 groszy za kilometr w poprzednich latach spadają do, w zależności od pojemności paliwa, do 34-37 groszy za kilometr. I też ustawa nie uwzględniła żadnego zapisu na temat amortyzacji tych samochodów, tych pojazdów, którymi są dowożone dzieci, czy ich dostosowania, czy jakiejkolwiek pomocy, żeby samorząd mógł im pomóc. Więc tutaj prośba o to, żebyście Państwo rzetelnie przeanalizowali, jak możemy zrobić i pomóc rodzicom, a także mieć na uwadze budżet gminy, jeżeli byśmy mieli to organizować we własnym zakresie. No na pewno byłoby to dłużej, więc korzystając z zapisu albo, my rodzicom będziemy proponować zwrot kosztów zgodnie z umowami, ale nigdy nie stoi nic na przeszkodzie, żeby taki rodzic mógł wystąpić z wnioskiem na drodze sądowej o to, że obowiązkiem gminy jest także dowóz dzieci w sposób zorganizowany. Więc tyle Państwa jakby dyskusja, Państwa propozycja. Mam nadzieję, że wypracujemy jakieś sensowne rozwiązanie. Dziękuję.
Otwieram dyskusję. Czy wydaje, że padło mu średnio, to trzeba było podnieść, bo to zwracona, ale... Dobrze, to było realne. Tak, tutaj jak ten nasz artus, no to wiadomo, że zaniżone ma cenę na pewno, bo to już nie jest już taka... Musimy to urealnić, tak jak było powiedziane, amortyzacja nie jest ujęta. No zjechać z 59 groszy na 27, no to to jest wiadomo, nie? No musimy to urealnić. Chyba na żadnej cenie nie ma takiego ceny. No na pewno, że nie. Myślę, nawet na tym nawet na wspomnianym mowie u nas cena jest jaka jest na kino. Nie ma co, no jest dosyć drogo. Natomiast chyba cenę trzeba, nie wiem, urealnić jeszcze i trzeba to podnieść, bo... No bo to jest strasznie drastycznie według nowych przepisów obniżone. Nie wliczono amortyzacji, nie wliczono niczego. To... Nie, to spalanie też zaniżone, tak? No przecież realne spalanie na pewno jest większe niż budowane przez producenta, więc to jedyny sposób. No jest poruszanie się na krótkich odcinkach, jest inne spalanie, a w trasie jest inne. Nie wiem, kto to wymyślił takie, ale... Na ile możemy podnieść? No ale my, żebyśmy przedstawić nam, żebyśmy nie przekroczyli, żeby nie było znowu później, bo my możemy uchwalić im po 10 zł, nie? Ale to nie będzie realne. Do tej pory, szanowni państwo, były inaczej było to liczone. Kwota, która była średnią, w ustawie nie ma napisane średnia z jakiego okresu, skąd ma być ta średnia. Ma być średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Więc nie ma podane. Ostatnio uchwaliście 5-10, ale nie było wzoru, więc jest taka sytuacja, że my analizując panią skarbnik podniesienie nawet o kilka groszy, bo o kilka groszy ceny, średniej ceny paliwa powoduje, że cena za kilometr wychodzi na przykład 1 grosz. To nie jest... Podniesienie ceny za kilometr skutkuje groszowymi sprawami, więc żeby to miało jakiś sens, ta kwota, średnia cena paliwa, no co najmniej powinna wyglądać, średnia cena paliwa, powtarzam, powinna wyglądać na poziomie 5 zł, trochę nawet więcej, cena gazu 2,30, 2,40, tak jak będzie w zimę, bo to będą realne kwoty, za które rodzice będą musieli płacić. Ale jest taka sytuacja, że dzisiaj my ustalamy coś w przyszłość i teraz ustalimy na przykład 2 zł za cenę gazu, prawda, załóżmy. Cena gazu będzie 2,30 w zimę. Samochód spala nie tak jak producent podaje 5,6, tylko rzeczywiście 7. To tak naprawdę ci rodzice będą dopłacać. A powinniśmy im zwrócić koszty przynajmniej realne. Więc żeby jakoś to jakoś zrekompensować, jeden miesiąc będzie tak, drugi będzie drożej, może jakoś mi się to uda zrekompensować w jakimś odstępie czasu. Więc ta średnia cena paliwa powinna do tego wzoru być na poziomie 5 zł, 2,30, 2,40, nie wiem jak to Państwo powiedzą. Powinna być średnia cena. Powinna być taka średnia. Tak, cena. To przymierzmy się. 2,30 gaz, nie wiem, 5,05 paliwo czy tam... To jeszcze jedno pytanie mam, ile dzieci jest dowożone? W gminie jest 9 dzieci, które korzystają, szanowni państwo, z tego zwrotu nie musi rodzic korzystać, jeżeli na przykład go na to stać. To jest potrzeba, to ustawodawca daje taką możliwość i rodzice, jeżeli potrzebują, a przy takich dzieciach wiecie państwo, że jest mnóstwo wydatków na rehabilitację, na różnego rodzaju sprzęt medyczny i rodzice potrzebują tego wsparcia, więc z tego wsparcia mogą korzystać. Ktokolwiek się zgłosi, z tego wsparcia, jeżeli z przepisów spełnia wszystkie wymagania, korzysta. Do tej pory, jakbyśmy tak kolokwialnie powiedzieli, tym rodzicom zostawało tylko troszeczkę na amortyzację.
ale też musieli wymieniać czy opony, czy musieli wymieniać klocki hamulcowe, czy musieli wymienić co jakiś czas olej, jeżeli te dzieci dowożą, prawda? Dzisiaj wychodzą na tym poniżej kosztów realnych za paliwo, tak bym to określił. Więc żeby można było w granicach prawa oscylować, my musielibyśmy średnią cenę ustalić dla gminy taką, żeby była średnia, przynajmniej realna, średnia realna taka, jak jest na stacjach CPR. No bagatela przeliczyłem króciutko, to 800 km miesięcznie robi. 1600. Że muszą wrócić do domu. No to tak, w jedną stronę. No to teraz, szanowni państwo, proszę razy dwa. 1600. Dobrze, to teraz proszę sobie wyobrazić sytuację, jakby gmina miała obowiązek w 100% zorganizować transport. Kierowca, opiekunka, autobus, bus. Dowóz dzieci do Puław, jeżeli potrzeba do Lublina, jakie to są koszty. Więc to nie są koszty współmierne do tego, co my wypłacaliśmy, a co będziemy i tak mimo nawet uśrednionej wyższej ceny wypłacać mniej niż było do tej pory. Ustawodawca tego nie podjął, nie wyliczył. Myślę, że może będzie jakaś sytuacja taka, że rodzice osób niepełnosprawnych albo jakieś związki, które ich reprezentują, będą to nagłaśniać, to może ten wzór ustawodawca po prostu zmieni, uwzględniając jakąkolwiek amortyzację, potrzeby napraw tych samochodów, albo da jakiś przepis, który, albo realne spalanie, albo spalanie według oświadczenia posiadacza samochodu, bo w samochodach są komputery i jasno wskazują, jakie jest spalanie, a producent podaje spalanie, które jest w stosunku do tego spalania zaniżone, więc... No, przecież każdy mówi, żeby był nabywca, to musi na jeszcze spalanie wstawić, a jak on spala, to dopiero w prawie się także ustalmy według mnie, tak jak tu propozycje są, na jakieś realne trochę ceny. To tak jak Wojt mówił, wziąć te 5 zł czy 5,10, a 2,30 wziąć cenę gazu. Żeby było jasne, Wójt powiedział, że jakby były średnie ceny paliwa, to zajęliście 10 groszy. To co by było? To by była sytuacja tak, że rodzice by nie rezygnowali, dzieci by były dowożone. Problem pojawia się, jakbyśmy mieli organizować dowóz dzieci, to naprawdę są duże koszty porównywalne z dowozem dzieci, do szkół, jeżeli chodzi o dowóz dzieci do szkoły podstawowej w Kurowie. Więc naprawdę my musimy coś teraz próbować zrobić, żeby to, co jest w ustawie, żeby jakoś nam tutaj tego budżetu jeszcze bardziej nie pogrążyło. No to proszę przedstawić realnie, jaki mamy przegłosować, żeby było dla budżetu i państwo proszę sprawy. Proszę tylko 10 zł zagłosować, tylko to nie będzie realne. No to musimy kwotę jakieś realne. Jakiś wniosek trzeba postawić realny, żeby budżet się zgadzał i tamci byli zadowoleni, nie? Żeby nie było gorzej, jak było wcześniej. Tak, żeby nie było gorzej. Może inaczej. Tutaj, co by nie było, jako państwo nie ustalę, to i tak jest gorzej od poprzedniej Ale przynajmniej zminimalizujemy. Ale przynajmniej zminimalizujemy to dokładanie rodziców do dowozu dzieci. No bo w pewnym momencie pęknie przeleje się czara goryczy i rodzic powie, że no, nie dość, że poświęca swój czas dowozić dzieci, musisz to dokładać do tego paliwa. Przynajmniej rodzice, z którymi się ja spotykałem, przynajmniej proszą o zwrot realny zwrot kosztów paliwa. I naprawdę nic więcej na dzień dzisiejszy nie chcą. Panie skarbnik, proszę przedstawić wyliczenia, co my możemy dać, co możemy nie dać i głosujemy w ten sposób. Nie, no myślę, że to my musimy ustalić. Mnie się zdaje, że nie wiem, no gaz... Zapytajmy szefa. Proszę pan, panie radny. Proponuję, żeby te średnie... Właściwy człowiek. Żeby te średnią cenę ustalić dla oleju napędowego na poziomie 5,10 zł, dla benzyny na poziomie 5,25 i dla gazu 2,35. O. To jest konkretny głos. Przejdziemy. Mi się zdaje, że to są... Realne ceny. Dobre stawki i realne.
Co Państwo na to? Zwłaszcza, że na poziomie gminy jest jedna stacja, tak? A właśnie. Co możemy mówić o średniej? My rozmawiamy, bo jeżeli jest gmina, w której nie ma stacji paliw, to wtedy co? Średnia krajowa? Panie, to wszystko jest strasznie nieprecyzyjne. Właśnie. A średnia z jakiego okresu? Z roku? A no właśnie. Należałoby przewidzieć na rok, bo się zabierało. No właśnie, nie ma żadnych wytycznych, więc nie wiem, czy musimy... Bo teraz kupię wizę na ratusie 388. Ale kiedy jest gmina, która nie ma stacji paliw, no i bierze średnią stację. A jakość? No właśnie. To się mówią jakość. To jest cena. Tutaj to by też było jasne. My mamy w tym wzorze rodzicom zaniża średnie zużycie paliwa według producenta. To nie są samochody nowe. To nie są samochody nowe. To są samochody z pewnym wiekiem. I teraz do każdego 100 km według producenta jest 5,6, a spala 7,2. No 1,5 litra trzeba na każde 100 km dołożyć z własnej kieszeni, żeby zapłacić za paliwo. Więc tutaj się nic nie da nagiąć, bo my mamy kartę producenta. Rozmawiamy z przedstawicielami producentów samochodów, czy by nie wystawili jakichś informacji, jak ten samochód zgodnie z komputerem spala, żeby było podkładka przed kontrolą, bo my też nie chcemy, szanowni państwo, narazić rodziców później na zwrot kosztów nienależnie pobranych pieniędzy, więc przyjdzie kontrol, czy z Najwyższej Izby Kontroli, czy z Regionalnej Izby Obrachunkowej, powiedzą, że jest źle naliczone zwrot kosztów paliwa i to rodzic będzie musiał zwrócić. I później, jak będzie trzeba zwrócić 5 tysięcy, czy 3 tysiące, czy 4 tysiące za nienależnie pobrane pieniądze, to nie będzie zwracała gmina, tylko rodzic. I my nie jesteśmy, tak jak rodzicom to tłumaczyliśmy, my nie jesteśmy przeciwni robieniu oświadczenia, ile spala samochód paliwa. Ale w ustawie jest jasno napisane, ma być średnie zużycie paliwa dla danego pojazdu według danych producenta. Przyjedzie ktoś z kontroli i powie, że to było trzeba na podstawie tego liczyć, a nie na podstawie oświadczenia. I rodzic będzie musiał te pieniądze zwrócić. A dla rodziny, która już tych pieniędzy, które tak są mało, ciężko, sytuacja jest ciężka, będzie musiała jeszcze szukać pieniędzy na zwrot tych nienależnie pobranych zwrotów za paliwo. A nas obliguje jeszcze ustawa o egzekucji i wtedy będziemy musieli taki rodzic wysyłać komornika, który będzie musiał zająć świadczenie. Tak dobrze mówię? Bo jeżeli będzie taka decyzja, że jest nienależnie pobrane, więc to jest jedyna możliwość, gdzie możemy tym rodzicom w tym momencie pomagać. Czyli już jakby była średnia cena paliwa zaproponowana, to już by była rodziców w jakiś sposób satysfakcjonowało. I druga praca, którą wykonujemy i rodzice wykonują, żeby od producenta otrzymać informację, że o rzetelnym spalaniu jakby pojazdu, tego konkretnego pojazdu, ile litrów spala na 100 km. To tylko woli wyjaśnienia. No weźmy teraz ustalmy na 5,10, a w zimie będzie 5,20 czy 5 wzrośnie, nie? I jedno paliwo i drugie. To my się utrzymamy wtedy w takiej trochę średniej. Czyli ja to muszę przyjąć tutaj do radnego. Proszę, jak były proponowane, żeby takie ustalić. Złożyć formalny wniosek. Dobrze, to w takim razie to będzie wniosek formalny. Olej napędowy 5,10, benzyna 5,25 i gaz 2,35. No i głosujemy. Dobrze. Możemy przegłosować i... Głosować. Tak, jeden. Składam wniosek właśnie o... Przegłosuję. Okej. Okay. No to głosujemy. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Nikt się nie wstrzymał. Głosowało 8 razy. Za uchwałą. Za uchwałą, tak. Jeszcze to był za wniosek, teraz za całą uchwałą. Tak jest. Za opiniowanie projektu. I przystępujemy do głosowania nad zaopiniowaniem uchwały. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Proszę wstrzymać. Dziękuję. Głosowało 7, Artura nie ma.
7 osób było za. Stwierdzam, że projekt w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kurów na rok 2020-2021 został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do punktu 7 porządku obrad. Projekty organizacyjne szkół i przedszkola w gminie na rok 2020-2021. Informacja dyrektorów placówek oświatowych. Proszę o zabranie głosu panią Małgorzatę Turkowską, dyrektor zespołu placówek oświatowych w Klementowicach. W tym roku szkolnym do przedszkola uczęszcza 49 przedszkolaków. W tym jedno dziecko w grupie młodszej jest pochodzenia ukraińskiego. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę, 85 uczniów. W tym jest 3 uczniów, którzy przybyli z zagranicy i 4 dzieci pochodzenia ukraińskiego. Jedna osoba w pierwszej klasie, jedna w piątej i 2 w klasie szóstej. Poza tym, jeżeli chodzi, to wszystko jest zgodnie z planem, wszystko jest zgodnie z przepisami, gdzie wszystkie przedmioty mają zapewnionych nauczycieli z odpowiednim wykształceniem. Problem mieliśmy tylko z nauczycielem fizyki. Mimo przedstawionej oferty nie zgłosił się po prostu nikt, który miałby wykształcenie typowo magister fizyki. Więc mamy nauczyciela, który ma wykształcenie, które pozwala, żeby uczyć. No wszystko, cóż jeszcze, czy są jakieś pytania? Bo mogę czytać wszystkie przedmioty. Może nie, żeby było jasne. Komisja i Rada zapoznawała się z arkuszami organizacyjnymi szkół, jeśli chodzi o placówki. Czy w stosunku do tego, co było zaproponowane, zaopiniowane, czy jakieś zmiany, czy jakieś nastąpiły zmiany? To będzie do zmiany fakt dla Rady. Czy były redukcje, czy nie było redukcji, czy zatrudniono więcej nauczycieli, więcej dzieci? Dobrze, to w takim razie, jeżeli chodzi o to w ten sposób, to właśnie więcej dzieci jest od dzieci pochodzenia ukraińskiego i ta trójka Polaków, którzy powrócili z zagranicy. Bo to dopiero się pod koniec sierpnia okazało, że te dzieci będą u nas. Czyli ogólnie rzecz biorąc jest więcej, 3 plus, plus 4, to jest 7 osób w szkole podstawowej i jedno dziecko w przedszkolu. Jest więcej. Natomiast jeżeli chodzi o nauczycieli, to nie było żadnej redukcji etatów, jedynie były zmiany, bo był wakat i w tym momencie jest nauczyciel do edukacji dla bezpieczeństwa i był wakat fizyki, to co już mówiłam, ale nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa jest nowy dla nas, natomiast jeżeli chodzi o fizykę, to jest nauczyciel, który był u nas zatrudniony. Jest jeszcze zmiana, jeżeli chodzi o pedagoga, ale w tym sensie, że pani pedagog zrezygnowała na ten rok szkolny z pół etatu, czyli ma 10 godzin, a te 10 godzin przyznałam pani, która ma uprawnienia, żeby być pedagogiem, więc a już pracowała w naszej placówce. Żaden nauczyciel, który pracował, nie miał uprawnień. Nie, nie miał uprawnień. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana Włodzimierza Rzeczkowskiego, dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego w Kurowie. W porównaniu do arkusza przyjętego w maju, z którym Rada i komisje były zapoznawane szczegółowo, co do przedszkola nie ma żadnych zmian. W szkole podstawowej nastąpiły następujące wystąpiły takie zmiany. Tak jak ja to nazywam dla celów technicznych, lewa strona nie ma żadnych zmian. Lewa strona to znaczy ta, gdzie jest jakie przedmioty, ilość godzin wynikająca stąd etatyzacja i no i co się z tym wiąże, wynikające stąd finansowanie. Nie zmieniło się na jotę. Jedyna zmiana to taka, ale to wynikająca jakby z zewnętrznej sytuacji, że od lipca tego roku
zespół szkolno-przedszkolny przejął finansowanie, obsługę finansową, nie finansową, obsługę finansową GOK-u i Biblioteki Publicznej w Kurowie, co spowodowało, że ja zatrudniłem księgową w wymiarze pół etatu. Ale to nie jest jakby zwiększenie, bo per saldo to jest zmniejszenie, bo księgowa tutaj obsługiwała, to samo robiła w wymiarze całego etatu w poprzednich latach. To jest jedyna taka zmiana, nie wynikająca z charakteru szkoły, tylko jakby z innych sytuacji, które miały miejsce w wakacje. Tak. Taka decyzja też zapadła w szkole, w zespole szkolno-przedszkolnym. Było do tej pory 3 konserwatorów, teraz jest 2 konserwatorów, tak. Więc tutaj jest taka pewna oszczędność. Oszczędność na etacie tutaj w szkole, w GOK-u i bibliotece, po to, żeby było więcej środków na kulturę i pół etatu. Tak naprawdę z 2 etatów zeszliśmy do pół etatu, jeśli chodzi o ogólny budżet. Tam konserwatorzy, znaczy do etatu, tak mówiąc, etatami, prawda, jeżeli chodzi o finanse, no to księgowa ma swoje środki, a konserwatorzy mają, jak wiadomo, rosną im pobory również, bo są przepisy się zmieniają, mają większe pobory. My tak naprawdę do etatów w szkole ze względu na zmiany przepisów i tak dokładaliśmy do wynagrodzeń, prawda? Więc to mimo tego, że my oszczędzamy etaty, to i tak środki na wynagrodzenia dla pracowników rosną. Tak, pomimo, że w mojej praktyce zwiększył się ten pół etatu, to pieniądze nie zwiększyły się z tego powodu w moim budżecie. To, co tłumaczył wójt, bo przewidywaliśmy zejście etatu konserwatora z powodu odejścia na emeryturę i w tym etacie konserwatora mieści się spokojnie pół etatu księgowego. Co do prawej strony. Prawa strona to kto jakiego przedmiotu w jakich wymiarze godzin uczy. Tu nastąpiły zmiany z powodów, pierwsze, dwa przypadki odejścia nauczycieli na własną prośbę z naszej placówki, rozwiązanie umowy. Jeden przypadek z tamtego tygodnia, sprzed właściwie z piątku, więc sprzed 2 dni roboczych, urlop zdrowotny. Jeden przypadek to już wakacje, urlop macierzyński i z tego co, ale to jest przyszłość, z tego co wiem, jeszcze będzie jedno odejście na emeryturę. Więc po prostu nie miałem kłopotów z zapewnieniem nauczania i zgodnie z kwalifikacjami nauczycieli miałem, mam zapewnione. Nie mam z tego, z powodu tych odejść na trójka, czworga nauczycieli żadnych kłopotów, bo to były 2 osoby na świetlicy. Jedna osoba z angielskiego to zrobiłem na górę i już mam zapewnione zastępstwo. Także płynność z tego powodu nauczania w moim przypadku nie groziła jakimiś zatrudnianiem osób bez kwalifikacji, co mogło mieć miejsce, bo wiemy, jaka jest sytuacja per saldo. Dużo nauczycieli, nawet w naszym przypadku, to podejrzewam, że powód koronawirusa miał tu wpływ na pewnego rodzaju odejścia niektórych nauczycieli wcześniej na świadczenia rehabilitacyjne i na emerytury. No ale to są osobiste decyzje. Z tego powodu szkoła nie miała perturbacji. Zapewnione mam kształcenie przez nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach. Co do tego, jak szkoła została od strony technicznej i warunków bezpieczeństwa przygotowana, no to tak dla informacji, na pewno Państwo wiecie, w przedszkole w ostatnich dniach lipca odebraliśmy, mówię śmy, bo to inwestorem była gmina i odbieraliśmy razem z wójtem, z dyrektorami
ten remont, tę modernizację, która polegała na wprowadzeniu w życie nowych przepisów o oddymianiu klatek schodowych w przedszkolu. I to zostało w terminie wykonane. Też baliśmy się, żeby zdążyć, ale firma wykonała tak zadanie, jak określiła to terminowo w przetargu. I jedna placówka, przedszkole i podstawówka od tej strony technicznej bezpieczeństwa, zwłaszcza związanego z tym czasem, który trwa od ponad pół roku. Mamy zapewnione na razie wszystkie środki, wszystkie zalecenia, które GIS i ministerstwo i sanepid stosujemy. No co będzie, tego nikt nie może powiedzieć, bo atakuje ponoć wróg, którego nikt nie widzi. I na razie nie mamy żadnych przypadków, nie mieliśmy z tego powodu żadnych perturbacji. No tam jednostkowe pretensje rodziców, ale one się wiązały z tym, że nie wszyscy rodzice oglądają telewizory i nie wiedzieli, jakie są wytyczne GIS-u, które my musimy stosować, jakie są przepisy, co do których dyrektor i pracownicy nie mogą odejść. Ale tak dla ciekawości, właśnie bardzo jestem zadowolony z tego, jak rodzice odebrali te wszystkie obostrzenia. Stosują się w pełni do naszych obostrzeń, bo przecież w ogóle prawie. Rodzice nie mają prawie wejścia do szkoły, byli tylko do holu w szatni, to w wyjątkowych sytuacjach. Podeszli do tego bardzo wyrozumiale. Mam nadzieję, że to już tak zostanie. To tak jest w szkołach w wielkich miastach od dawna. Nawet jak nie było koronawirusa. Ze względu na bezpieczeństwo, bo nie może po szkole chodzić ktoś, kto nie wie, kim jest, a rodziców się też w 100% nie zna. Ale to taka dygresja. Jeżeli by były jakieś szczegółowe pytania, proszę bardzo. Płynność finansowa ze względu na podwyżki, to może nie będę się wypowiadał. Widać po minie naszej pani minister finansów, że udaje, że jest zadowolona. Dobrze, zdaje się, wszystko jest ok. Podwyżki dostaliśmy, ale my nauczyciele, ale gmina podwyżek nie dostała. Niestety. Subwencja na tym samym poziomie od początku roku. Od stycznia ta sama subwencja i w ramach tej subwencji realizowane. A od stycznia znów 2001, to już bym sugerował. Z 2600 na 2800, praca minimalna. Z czym to się wiąże? Pamiętacie? Może na jedna tak chodzi. Nie na tak. Może nie trzeba, bo 8. O 1/3 to stan klas pomniejszych, dzieci wyzwać na uczelnie domowe. I będziemy mieli mniej oddziałów, mniej nauczycieli, mniej obsługi. Dobrze, ale zaraz jeszcze żeby się Państwo wiedzieć, no też była postawiona sytuacja przez niektórych rodziców na ostrze noża. Była redukcja oddziałów trzecich, przechodzących do klas czwartych, 4/3. Panie dyrektorze, udało się zredukować oddziały? Trzecie klasy, jak przechodziły do czwartych, udało się zredukować bez perturbacji? Z 4/3, tak. I klasy funkcjonują. Nie wyobrażam sobie innej sytuacji. Tak samo, szanowni państwo, w przyszłym roku również klasy obecne trzecie będą podzielone z 4/3. Każdy, oczywiście tak jak kiedyś już Państwu tłumaczyłem, te klasy, które są w trakcie pewnego cyklu, na przykład 7 klasy, no już nie podejmowaliśmy takiej decyzji, żeby te klasy mieszać, ale ten etap z przedszkola do szkoły maksymalnie robimy klasy tak, żeby nie tworzyć zbędnych klas. I w momencie, kiedy przychodzą z 3/4, zmniejszamy. Mimo petycji, mimo straszenia, mimo różnych odgrażań,
konsekwentnie do tego dążymy, żeby zmniejszać środki. Utrzymanie jednej klasy, Szanowni Państwo, to jest rząd 120 tysięcy rocznie. Przez 8 lat to jest 800, prawie milion złotych utrzymanie klasy. Więc to jest szkoła publiczna, my musimy sobie tak układać te klasy, żeby jak najwięcej pieniędzy, żeby jak najmniej tych pieniędzy dokładać z budżetu, bo każde dokładanie pieniędzy to jest mniej na inwestycje, na remonty tych szkół, na doposażanie. W tym roku udało się pierwsze pracownie w Nowe Nawle doposażyć, udało się pewne rzeczy odmalować. Szkoda, że rodzice nie mogą wejść, bo naprawdę w szkole jest czysto. Troszeczkę zostały też wprowadzone rygory, jeżeli chodzi o sprzątanie. Jest naprawdę, naprawdę jest czysto. Lastryko, które się nigdy nie świeciło, się błyszczy. No tak, ja dyrektorowi jestem, może jak widać, powie długo, nie? I co roku jest zawsze komisja w mniejszym, większym składzie, która przychodzi, remontuje was i przegląd robi budynków szkolnych od strony i technicznej, i estetycznej, czy są przygotowane. Myślałem, że wójt chce mi zrobić jakąś przyjemność, bo pierwszy raz usłyszałem słowa, że no, tak szkoły, jak są przygotowane pod względem estetycznym, jeszcze tego nie widział wójt, nawet jak jeszcze był uczniem. A pamięta pewnie historię szkoły no, z własnego doświadczenia. Było to nie tylko miłe, ale dopytywałem się. No, rzeczywistość naprawdę była taka, że faktem jest, że żeby pewne rzeczy zmienić, to od strony właśnie takiej praktycznej, codziennej, to trzeba zmieniać ludzi. Nie w sensie zamieniać, tylko zmieniać. Zmieniać pewnego rodzaju mentalności, przyzwyczajenia, a to się nie dzieje za decyzją, która wymaga paru godzin napisania przedziału czynności i podpisania przez dyrektora. To się łatwo robi, a w życie się trochę wprowadza inaczej. I tu to nie chciałem o tym mówić, ale wójt już tak napomknął, że widzi, że sprzątanie jest inne i ta estetyka inna. Tak, bo troszkę wymieniliśmy skład, który się w sposób częściowo naturalnie wymienił, częściowo no, troszkę wewnętrzne zmiany i są inne przyzwyczajenia, inne spojrzenie. Ja zwracam szczególnie uwagę na to, że powtarzam to czasami tak w bardzo prosty sposób, że rodzic widzi szkołę, bo codziennie do niej przychodzi i co widzi? Ocenę pierwszą daje przez kontakt z szatnią, czyli z szatniarką, z sprzątaczką. Bo z nauczycielem widzi się rzadziej, a z dyrektorem to już pewnie rzadko wchodzi. Więc ten pierwszy efekt jest taki, jak cię widzę, tak cię piszę. Jak jestem przyjęty przez kogokolwiek, kto pracuje w szkole, czy miną, czy słowem, czy nawet zachowaniem, no to tak oceniam to. I chcemy też bardzo mocno na to z nowym kierownictwem zwracamy uwagę na to, żeby nie tylko rzeczywistej pracy były zmiany, ale i w tym, jak się przyjmuje człowieka, który chwyta za klamkę i otwiera tej szkoły. Bo atmosfera pracy jest zasadniczą sprawą, którą ja cały czas mówię i podnoszę wśród pracowników, wśród rodziców, wśród uczniów. Jeżeli atmosfera jest względnie optymalna i dobra, no to są całkowicie lepsze warunki do codziennych kontaktów i co do codziennej pracy. Inaczej się pracuje z człowiekiem, który jest nastawiony pozytywnie, jest uśmiechnięty i w miarę rozumie, czy próbuje zrozumieć drugiego człowieka, który stoi twarzą w twarz. Także dla mnie to jest no, taka sprawa już nawet honorowa, jeżeli nawet sobie sam pan przewodniczący komisji przypomni ponad rok temu, co mówiliśmy jako konkurs. Może jeszcze chciałem powiedzieć, bo za czystość jest pochwalona szkoła w Kurowie, ale tak, szkoła w Klementowicach bardzo wysoki poziom również się prezentuje.
ten poziom utrzymuje, więc nie ma takiego drastycznego skoku, żeby zobaczyć postęp, ale naprawdę można pani dyrektor pochwalić i powiedzieć, że szkoła w Kurowie w końcu dorównała Klementowicom w czystości, w obejściu i w tym, jak to wygląda. W przedszkolu również nastąpiły zmiany, jak się wchodzi do przedszkola, widać świeżość po remoncie, całkowicie inaczej to jest zorganizowane. Mam nadzieję, że jak najdłużej ten poziom zostanie utrzymany, za co serdecznie dziękuję i tutaj mimo ciśnięcia pracowników dziękuję im i chwalę ich za to, za ich pracę. Pan dyrektor przekaże pracownikom, bo zmiana mentalności była ciężka. Dyrektor i wójt, jak szedł do szkoły, to od razu był traktowany, że już idzie coś wymyśleć i będzie sytuacja, że będzie trzeba popracować. No ale teraz myślę, że nawet te osoby, które zostały przyciśnięte, widzą efekty swojej pracy i widzą, że na tym to powinno polegać. Za to mają przecież te osoby wynagrodzenie zapłacone. To tyle. Chyba pani dyrektor, tak? Tak, ja jeszcze chciałam dodać, bo u nas też jest różnica bardzo duża w porównaniu z poprzednim rokiem, czyli mamy już wreszcie wspaniały wjazd, wspaniały parking. Troszeczkę inaczej niż było w planach, ale to się związało z tym, że również została zmodernizowana kanalizacja. Po prostu była awaria, więc właśnie między innymi pan wójt podjął taką decyzję, że trzeba to zmienić, bo jeżeli już położymy piękny parking, a okaże się, że znowu trzeba coś tam remontować, to będziemy zrywać. Więc mamy nową kanalizację, no i wspaniały parking, który widać od razu, jak się wjeżdża do szkoły, więc wszyscy są zadowoleni. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie samej placówki, to tak jak pan Żurkowski też mówił, jeżeli chodzi o koronawirusa, jesteśmy przygotowani, wydaje mi się, dobrze. Jeżeli chodzi o rodziców, też właściwie te wszystkie obostrzenia przyjęli. Już powoli, tak, bo u nas też do szatni wchodzą, bo u nas jest troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o szatnie. Mówię o przedszkolakach, bo jeżeli chodzi o szkołę, to rodzice w ogóle nie wchodzą z dziećmi. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkolaków, to mają takie wyznaczone godziny, kiedy mogą chodzić, bo jeżeli jest akurat przyjazd autobusu, albo dzieci wychodzą do autobusu, mówię o uczniach, to wtedy rodzice nie wchodzą w ogóle, tylko czekają na swoje dzieci w przedsionku, powiedzmy, w ten sposób. A natomiast jeżeli uczniowie są na lekcjach albo już w ogóle po lekcjach i nie ma już uczniów w szkole, to wtedy mi rodzice z przedszkolaków jak najbardziej mogą wejść tylko do szatni, bo panie dzieci przyprowadzają na salę, rodzice na teren szkoły nie wchodzą. To tyle. No dobrze, to jeszcze, szanowni państwo, informacja, że drugi raz pozyskaliśmy komputery. W razie, że jesteśmy przygotowani, w pierwszym etapie, jak był zdalne nauczanie, to tych komputerów nawet zostało w Kurowie, nie wiem czy w Klementowicach. Bo my jeszcze kupiliśmy tam. Tak jest, z środków Funduszu Sołeckiego, ale pozyskaliśmy w drugiej transzy komputery. I tutaj trzeba jasno powiedzieć, że również wspomogliśmy Zespół Szkół Agrobiznesu, bo pan dyrektor Zbigniew Turkowski przyjeżdżał do mnie i prosił o pomoc. Dostał informację, że jeżeli my zapewnimy komputery naszym szkołom na takim poziomie, na jakim wnioskują dyrektorzy i co zostanie, to dostanie. I tutaj po współpracy z dyrektorami bodajże chyba 11 komputerów trafiło do Zespołu Szkół Agrobiznesu, a pozostałe zostały rozdysponowane do szkół. Mamy tych komputerów o wiele więcej. Decyzja, tak jak państwo byli informowani, to nie były laptopy, to były komputery stacjonarne, tak żeby podmienić stare komputery w pracowniach komputerowych, żeby później tych pieniędzy drugi raz nie wydawać. Więc to było w taki sposób zorganizowane. Jesteśmy w razie czego przygotowani, żeby te komputery dalej wypożyczyć. I dzięki temu też w naszej szkole możemy już mieć dziennik elektroniczny, znaczy wprowadzamy, bo to nie tak się robiło zaraz. Jeżeli jeszcze tylko będą światłowody, to już w ogóle będziemy funkcjonować tak jak na nasz. Bo na razie to trudno się uruchamia z internetem, bo mamy bardzo słabo. W budynku mamy podłączone, tylko jeszcze raz serwerze nie uruchomiono. To już sprawa techniczna. Tak, technicznie jesteśmy przygotowani do tego, że jeżeli nam włączą, to będziemy mieli. Nie wiem, kiedy to nastąpi, bo to jest kolejka, to jest w skali całego kraju, mają terminy, tak. Ale na razie zgodnie z terminami to przebiega. Obiecali, że to będzie może pierwsza połowa października, zobaczymy. Dziękuję.
Ale technicznie już, jak to się mówi, kabelek wpięty jest w ścianę. I rozprowadzony po szkole. U nas jeszcze tak dobrze nie jest, ale no, tu jest specjalista, to może to powiedzieć. Nie no, jeżeli chodzi o szkoły, to na pewno rewolucja w dostępie do internetu, bo i zarówno cenowo przede wszystkim, cena jakość jest bardzo, bardzo dobra, po prostu przy łączu światłowodowym. Praktycznie cena nie różni się od zwykłego łącza miedzianego, a dostaje się przepustowość praktycznie, można powiedzieć. No, chociaż szkoła podstawowa to miała chyba 80 megabitów i tak, prawda? Z tym, że teraz to będzie co najmniej 100 albo i 300, 300 prawdopodobnie. 300, tak obiecali. No, nigdy ten nie osiąga się takich prędkości praktycznie, ale to będzie możliwość do 300, więc ja... Czy nie, no, osiąga się przy połączeniu wielokomputerowym, osiąga się po prostu. Przy jednokomputerowym można nie osiągnąć do jednego. Dwukrotnie, tak mnie laikowi powiedziano, w praktyce może mi się zwiększyć prędkość. Zgadza się. I nie mówiąc o jakości. Tak, i jakość jeszcze. Jeszcze jedno pytanie, żeby wyszło. Świetlica się nie zwiększyła. Godziny pracy świetlicy. Pracujemy w takim samym wymiarze godzinowym jak w tamtym roku i w tym roku. Od tego momentu tak zwanej małej reformy po wstąpieniu wójta na tron. Boże, tak to ja z Piotrkiem nie znalazłem innego pojęcia, żeby wypłacić za coś takiego. Bo to tak, bo praktycznie Państwo pamiętacie, rok temu przy okazji powoływania zespołu robiliśmy małą modernizację w życiu oświatowym Kurowa. I to od tego momentu tak funkcjonuje, zeszliśmy wtedy z 272 godzin do 166 godzin w wymiarze tygodniowym, a obsługujemy większą ilość dzieci niż w tamtym systemie. Także pewnego rodzaju inne podejście logistyczne do niektórych zadań, nie tylko w oświacie, powinno mieć zawsze miejsce, bo trzeba robić sobie jakąś własną kontrolę tego, czy to dobrze funkcjonuje, czy może inaczej funkcjonować z lepszym efektem. Udało nam się to zrobić. Przy zaoszczędzeniu pieniędzy udało nam się nie zejść, a już teraz mogę powiedzieć po roku czasu, bo i rodzice to mówią, podnieść poziom pracy świetlicy w szkole podstawowej. Jeszcze, Szanowni Państwo, odpowiedź na pytanie, dlaczego księgowa z GOK-u jest oprócz tego, żeby środki były większe w GOK-u. W planach dalekosiężnych jest utworzenie Centrum Usług Wspólnych, żeby to było jasne. Wyciągnięcie tego z oświaty i jako oddzielna jednostka prowadziła sprawy wspólne, tak żeby nie było przeatetyzowania tak w niektórych miastach, w niektórych miejscowościach, jak gminach jest to tak organizowane. Więc to tak, żeby było jasne, to na razie wygląda może tak strasznie, ale przyjdzie moment taki, że może jeszcze za Państwa padnie propozycja utworzenia Centrum Usług Wspólnych, tak żeby na przykład konserwatorzy w szkole również obsługiwali, jak jest coś potrzeba zakonserwować w gminnym ośrodku kultury, sprzątaczki, żeby w ramach możliwości pomagały sprzątać jednostki organizacyjne, ale to jest też dalekosiężne jeszcze plany, ale w fazie rozwojowej. To tylko woli wyjaśnienia, żebyście wiedzieli, dlaczego taka nie inaczej. Ta pani księgowa też jest taka sytuacja, że jak skończy krakowskie sprawy, to jest do dyspozycji dyrektora i może pomagać w sprawach związanych z oświatą. I nie ma czegoś takiego, że jakby to była i skończyła i czeka. Tak, bo jest pracownikiem szkolnego zespołu. Tak jest. I wtedy pracuje i wykonuje takie zadania, które są potrzebne. Czyli chcielibyśmy jakby wykorzystać efektywność pracowników. Generalnie zakres czynności to jest obsługa roku i biblioteki, ale to nie jest jedyna. Dziękuję. Myślę, że to dwa punkty były zawarte. Chyba tak. Tak. Więc przystępujemy do punktu 9. Przedstawienie dokumentacji zawierającej studium historyczno-heraldyczne gminy Kurów. Proszę o zabranie, nie wiem, pana wójta, panie sekretarz. Z uwagi na to, że herb, logo, które do tej pory było stosowane w gminie, nie zawierało właściwie żadnych wymagań, nie spełniało żadnych wymagań ustawowych, zgodnych z ustawą o znakach i mundurach.
przystąpiliśmy do opracowania nowych symboli gminy oraz opracowania zasad ich używania. Przekazałam Państwu dokumentację, kserokopię dokumentacji, która została opracowana przez pana Wojciecha Tytaka, który współpracuje z Komisją Heraldyczną i ma doskonałą wiedzę, jak potrzeba, jak powinien wyglądać te symbole. Dokonano, została szczegółowa analiza historyczna niezbędna do wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To jest bardzo szczegółowa dokumentacja. Przejrzyjcie sobie Państwo. Postanowiliśmy ustanowić herb, który przedstawia czerwony koło wizerunek białego kura ze złotymi szponami, złotym dziobem, grzebieniu, dzwonkach oraz białym nałęczem, który kogut trzyma w dziobie. Pieczęcie gminy, które mają kształt okrągłej średnicy 36 mm, gdzie w podwójnym otoku umieszczono kontur zatwierdzonego godła. Flagę gminy, która jest prostokątem ciemnoniebieskim, jako ciemnoniebieski płat materii o proporcjach boku 5:8, na którym na tarczy czerwonej umieszczony po środku płata widnieje biały kur o żółtych pazurach, dziobie, grzebieniu i dzwonkach, trzymający w dziobie chustę białą, krąg związaną u dołu, godło na łęczu, herbu na łęcz. Sztandar gminy, który składa się z dwóch zespolonych płatów materiału, drzewca i wieńczącej go głowicy. Płat materiału o wymiarach metr na metr. W stronie prawej ma wyobrażone godło Rzeczpospolitej Polskiej według wzoru ustawowego na czerwonym płacie materiału. Na stronie lewej barwy czerwonej umieszczone centralne godło herbowe gminy słowami gmina Kurów. Napis barwy białej, projekt nawiązuje do liternictwa z XV wieku. Płat sztandaru obwiedziony jest frędzlą koloru złotego, złocistego o długości 5 cm. Łańcuch wójta gminy Kurów wykonany z metalu barwy złocistej tworzy medalion z uwieńczonym centralnie herbem gminy w otoczeniu godeł herbowych rodzin, których przedstawiciele zapisali się w historii gminy. Średniawa Kurowskich, Nałęcz Zbąskich, Pilawa Potockich. Łańcuch tworzy ogniwa wzorowane na godle Średniawa na naczyniu ufundowanym przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Zbigniewa Oleśnickiego, który jest deponowany obecnie w Muzeum w Gnieźnie. Wzory są przedstawione jako załączniki do uchwały. Wzór przewodniczącego identyczny jak wzór wójta, tylko koloru srebrnego. Ustanowiono również propozycje zasad używania tych godeł. W tej chwili nie proponujemy, nie przedstawiamy tego projektu uchwały. Te dokumenty są przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Będzie ta opinia Komisji Heraldycznej, będzie komisja jeszcze nad tym pracowała. Jeśli otrzymamy pozytywną opinię, łącznie z uchwałą, ta dokumentacja została przesłana. Przedstawimy Państwu do zaopiniowania cały projekt uchwały z dokumentacją. Obecnie chcę tylko poinformować, że taka dokumentacja została przekazana Komisji Heraldycznej poprzez Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziękuję. Otwieram dyskusję, może ktoś z Państwa chciałby coś zadać pytanie. Bardzo. Może być. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 10. Sprawy bieżące. Proszę o zabranie głosu. Proszę. Czy istnieje jakaś siła, która mogłaby spowodować, żeby nasza służba zdrowia wyszła do pacjenta, czy nie ma takiej możliwości? Czy możemy coś z tym zrobić? Bo ja na przykład bywałem na Ręczowie u lekarza i tam nie mam problemu.
można sobie wchodzić do gabinetu, bo... Dobrze, Szanowni Państwo, na komisję była proszona Pani Dyrektor, Pan Przewodniczący, jakby te obrady ustala zaproszenie kosztów. Jeżeli chodzi o ośrodek zdrowia, z naszej wiedzy jaka jest, ośrodek zdrowia jest otwarty, przyjmuje pacjentów w ośrodku zdrowia, Kurowiec, pacjenci są przyjmowani w ustalonych terminach przez lekarzy w odstępstwie czasowym. Te wizyty ustalone są telefonicznie. Nasz ośrodek zdrowia nie jest tak formalnie zamknięty. Tylko jest pewne zasady wprowadzone, ustalające kto i w którym momencie i o jakim czasie ma do tego ośrodka się dostać. Do mnie docierały sygnały, problemy z dodzwonieniem się do ośrodka zdrowia. Niektóre ośrodki zdrowia wprowadzają, to dopiero my rozmawialiśmy na temat tej z częścią radnych po komisji rewizyjnej i ona była w piątek, dzisiaj w poniedziałek. Niektóre ośrodki zdrowia wprowadzają centralę systemu kolejkowego, że jest podawany, który w kolejce, jeżeli chodzi o dodzwonienie się do rejestracji. W rejestracji to musiała Pani Dyrektor przekazać. Są uruchomione 4 numery telefonu i jak jest jedna Pani rejestratorka albo dwie, nie jest w stanie rozmawiać przez 4 telefony na raz. Ośrodek jest otwarty. Rozmawialiśmy również z osobami, które reprezentują inne ośrodki, a są ogniska koronawirusa. To niestety muszą wprowadzać takie obostrzenia, aby nie było sytuacji, że na powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych w rejestracji gromadzili się mieszkańcy. Problem z dodzwonieniem pojawia się o godzinie 8, kiedy wszyscy nagle dzwonią do ośrodka zdrowia. Najlepszym sposobem byłoby, jakby na tym spotkaniu, czy na tej komisji, czy kolejnej pojawiła się Pani Dyrektor i odpowiedziała jasno na temat ośrodka zdrowia. Jeżeli chodzi o, żeby było też jasność dla mieszkańców, dla Was, dla Państwa Rady, gmina jest organem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowia. On w swojej samodzielności jest samodzielny. Wójt rozpatruje skargi na Panią Dyrektor, na jej działalność. Udziela jej urlopu, powołuje, czyli ogłasza konkurs. Jeżeli chodzi o sprawy lekarskie, jeżeli są skargi na lekarzy, rozpatruje skargi jako pracodawca Pani Dyrektor. To tak jak w szkole. Skargi na nauczyciela, mimo tego, że szkoła finansowana z budżetu gminy, nie rozpatruje wójt, tylko pracodawca, czyli dyrektor. Na dyrektora rozpatruje wójt i rada. Więc muszą być oficjalne informacje, żeby móc wyciągnąć jakiekolwiek wnioski, konsekwencje, muszą być przekazane oficjalnie. No i trzeba taką osobę stronę, czy Panią Dyrektor zaprosić, wysłuchać, żeby też wiedzieć, jakie są argumenty, dlaczego tak jest, a nie inaczej. No ciężko mi odpowiadać, bo ja tą jednostką, tą placówką jedną i drugą nie zarządzam. Nie znam wytycznych Ministerstwa Zdrowia, ani NFZ-u, jakie przekazywane są dla ośrodków zdrowia. Dopiero po uzyskaniu takich, nie wiem, informacji od Pani Dyrektor, jakie są wytyczne, to możemy ją zrozumieć albo nie zrozumieć i poprosić o lepsze działanie. No ciężko mi odpowiedzieć, naprawdę. Na to spotkanie Pani Dyrektor była zapraszana. Może z przyczyn jakichś zawodowych nie mogła przyjść. No niestety nie jestem w stanie tego określić. Proszę bardzo. To ja mam prośbę do Pana Przewodniczącego, żeby w niedługim czasie zorganizował drugą komisję światową. Zaprosił Pani Dyrektor i mam prośbę, żeby jak mogę przekazać, żeby przedstawiła u nas w rentowizach, ile osób było na przykład rok temu zapisanych w ośrodku zdrowia, a ile jest na dzień dzisiejszy, bo z tego co wiem, to bardzo dużo ludzi się wypisuje. Jeżeli nie zmienimy Pana Doktora, to nasz ośrodek upadnie śmiercią naturalną. Bo się okaże tak, że na drugi rok Pani Dyrektor powie, że u nas jest mało pacjentów, ośrodek jest nierentowny i go zamykamy. Czyli tak będzie na 90%. Także coś musimy z tym zrobić, bo jest ośrodek po remoncie, nowy, jest dużo pacjentów było i no, po prostu źle by się stało, jakby ten ośrodek przestał istnieć. Także nie wiem dlaczego Pani, ale faktem jest taki, że jak zaproszenie zawsze dajemy na tą komisję, to przeważnie Pani Dyrektor nie ma, no, a zawsze jest dużo pytań, no nie tylko tutaj od Pana Wojtka, no i Grzegorz też. Tak? Coś możesz dokończyć, co chciałeś powiedzieć, bo... Właśnie mówię, bo bywam tu na człowiek, wiem,
lub ośrodek nęczowy. Lekarz przyjmuje normalnie pacjentów, wchodzi się w maseczce bez problemu. Przecież można umówić wizytę w Klementowicach, mówię, nie, z lekarzem na godzinę. Nie mówię, żeby tam było 30 osób, tylko dobrze, niech przyjdzie Kowalski na 10, ktoś tam na 11, czy tam. No bo tak jest. Nie ma problemu. No. Przecież nie ma problemu, że się chować w tym gabinecie. Nie ma, no nic w ogóle. Stoi jeden samochód na parkingu przez cały dzień, cisza, spokój jakby. Ale nie? Pana doktora. Pana doktora, poza tym nie, widmo, nie. Ośrodek widmo. Z tym zrobić niestety, no. Z tym dzwonieniem też, bo nie ma takiego natłoku ludzi, w ogóle nie ma ludzi, tak powiedział, a telefonu, ja wiem, że może być jedna dystrybutorka, no, ale przecież cały czas nie siedzi jedna, no, na pewno są dwie i nie ma tylu ludzi, bo nawet nie przyjmują tylu, no są w stanie nawet pewnie, nie wiem, ale no, żeby odebrać telefon, no to już bez przesady, no. Młodzi ludzie nie mają problemu, bo te kody i kryptety to wysyłane SMS-y. Starsi ludzie tego nie mogą czytywać, nie wiedzą, czy to przyszło, czy nie przyszło, nie wiedzą, co ma i co tam. Jedna zasadnicza sprawa. Ja bym dostał te recepty i tam na recepcie był kod, jak miał na dłuższe tam ileś wypisane, to wszedł znowu z tą receptą, pokazywał ten kod. Znaczy, szanowni państwo, najlepszym wyjściem naprawdę byłoby, żeby pani dyrektor stawiła się zaproszenie na komisję i wszystko ma być wyjaśnione. Ja naprawdę nie wiem, jak wygląda sytuacja z osobami starszymi, bo nie zadałem pytania, ale kody też są podawane przez telefon. Przez telefon jest podawany kod. No ciężko jest. Nie wiem, mówię o tobie i weź na coś z tym drugą opinię. Czy to przyszło, czy nie przyszło, czy tego. Ja sam bardzo nie wiem, co tam czuć. Swój telefon służy. No to dopiero wyklepali ten kod, no to sobie napisał na kartę poczyta, to znowu musi PESEL pamiętać. Tak. Musi być PESEL i ten numer, żeby odebrać to. Dla młodych nie ma problemu, a starsi ludzie na pewno mają. A jeszcze tak, jeden lekarz napisze, wynajmij u nas na jeden miesiąc albo jedno opakowanie, a drugi napisze na cały rok. I też znowu pacjent nie wie, czy wszystkie ma leki na rok, czy tylko ten jeden ma leki. Tak? Proszę. Jeżeli no, opowiadał mi człowiek, dzwoni lekarz, każe mu przesyłać, zrobić sobie zdjęcie migdałków tak. SMS-em, no to coś jest chyba, no, to jest chyba niepoważne. Zdjęcie nogi też, bo rana się zrobiła. Człowiek 60 lat ma sobie zrobić. Wszystko to, że jak ktoś chciał prywatnie pójść, to nie ma problemu, wszyscy się przyjmą. Zapłacisz 100-150 zł, to drzwi ci otworzą. Ale żeby gdziekolwiek pójść się leczyć, to sorry, no. Nie ma. Tak jest. Ja wiem, moja mama mi sama opowiadała, że jak zapłacisz, to każdy ci drzwi otworzy, proszę wejść. Ale do przychodni nie ma wejścia. Nie ma lekarzy. Kolega miał nie ma w myśleniu stan przedawał, bo się leżą ciśnienie dłużej i w ogóle tutaj go opiekło. Dzwoni do lekarza, mimo że jakiś efekt nie może być. Nie ma takiej opcji, żeby on to przyjął. No to w takim wypadku, no to co, no ładnie. Ale... A znowu przyszła pani z panem, który wyglądał bardzo źle jeszcze kiedyś, jak przyjmował, to on mówi do córki, co pani mi trupa przyprowadziła? No to takie rzeczy, no to byście się powiedzieć. No dobrze, ale panie radny, jest taka sytuacja, że czy pani dyrektor, czy ja nie, czy to nie wpłynęła żadna oficjalna skarga. Więc można różne rzeczy mówić, może być słowo przeciwko słowu, dopóki ktoś nie zgłosi tego oficjalnie i równie dobrze lekarz może też powiedzieć, że został obrażony w jakiś sposób, nie? Dlatego ja w każdej kwestii, jeżeli ktokolwiek cokolwiek mówi, no to mówię, opierajmy się na faktach i jeżeli ktoś rzeczywiście został potraktowany, niech to zgłasza, nikt nikogo za to nie ukaże. Pomówienia, czy jakieś jeden pan, czy pani od kogoś słyszała, to ciężko jest bazować, bo naprawdę trzeba wysłuchać jedną i drugą stronę, żeby móc wypracować swoje zdanie. Pacjent, który nie dostanie zwolnienia lekarskiego wstecz, będzie niezadowolony, ale lekarz ma prawo mu to zwolnienie dać, a nie obowiązek. To lekarz decyduje. To lekarz decyduje o pewnych działaniach leczniczych, a nie pacjent. I pacjent, jak wyjdzie niezadowolony, może naprawdę dużo różnych rzeczy poopowiadać, żeby tylko zrobić koło tej sytuacji czarny PR. Więc dlatego mówię, najlepiej jest, jeżeli jest sytuacja trudna, oficjalnie, bez grupów, czy się zgłosić do pani dyrektor, na lekarza. Jak się ktoś zgłosił do mnie, to proponowałem spotkanie w mojej obecności albo spotkanie, albo złożenie skargi.
Pytałem Pani Dyrektor, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o prawo. I jak przedstawiła mi informację, że ktoś chciał skierowanie do hospicjum dla kogoś tam z rodziny, a oni mogą wystawić tylko w przypadku, gdy ktoś jest na przykład ma odleżyny albo jakieś inne objawy chorobowe i w innych przypadkach nie mogą. I ta osoba tych objawów nie miała i rodzina nie dostała skierowania, no to miała pretensje do ośrodka zdrowia, że nie załatwiła w tego sposób, bo tak ona chciała. No, trudno jest, jak mi Pani Dyrektor przedstawiła informację, że nie może wystawić, bo nie ma ta osoba do tego uprawnień, lecz potrzeb objawów choroby, która uprawnia ich do korzystania z bezpłatnego hospicjum, no to niestety nie wystawi, nie weźmie tego na siebie. Ale to dopiero trzeba wysłuchać jednej i drugiej strony, ale w konkretnym przypadku, więc naprawdę, ja z Panią Dyrektor porozmawiam, poproszę, nawet wręcz nakażę, żeby na taką komisję się stawiła. Pan Przewodniczący przecież również może komisję w taki sposób zorganizować, żeby nie dezorganizować pracy na przykład Pani Doktor, bo również Pani Doktor leczy. Lekarze są na urlopach, na różnych zwolnieniach, więc to też w pewnym sensie pogorszy sytuację, jeżeli chodzi o pacjentów. I możemy tak zorganizować, że na Państwa pytania Pani Dyrektor będzie mogła odpowiedzieć. Jeszcze takie pytanie, bo już pominijmy skargi, jak Pan mówi, że oficjalne skargi, ale już tutaj jedno takie proste pytanie. Kto decyduje, że u nas na przykład lekarz nie przyjmuje, czy to lekarz decyduje? A jeszcze. Czy dyrektor? Chwileczkę. A w innych ośrodkach, no nie ma problemu. Lekarze przyjmują pacjentów. Ustawodawca nic na ten temat nie mówi. Są jakieś tam jakieś żółte, pomarańczowe, te jakieś tam obszary, strefy, ale tutaj, no jak mówię, on jest cały czas zamknięty. Ja nie znam odpowiedzi, czy to jest. Czyli lekarz, przepraszam jeszcze, czyli lekarz powie sobie, że dobra, ja zacznę na to, zacznę przyjmować, tak? Bo mi nie pasuje. No dobrze, ale teraz hipotetyczna sytuacja, nie znam tego. Pani Dyrektor wydaje informację, że lekarz decyduje o przyjęciu pacjenta w ośrodku zdrowia, bo taka możliwość jest. No to lekarz decyduje. Do tego pytam. Może być taka sytuacja, że lekarz podejmuje decyzję, że nikogo nie przyjmie. Właśnie. Ale to pytanie jest do Pani Dyrektor, nie do mnie. Czy Pani Dyrektor na podstawie tego, że jest możliwość decyzji przez lekarza, może lekarza na przykład ukarać karą wynikającą z kodeksu pracy? Jest Pani Dyrektor. Ale jeżeli jest zalecenie, że lekarz decyduje i dyrektor placówki wydaje polecenie, że on decyduje, kogo przyjąć, kogo nie przyjąć, i on decyduje, to dyrektorka nie może go ukarać za to, że na przykład w tym przypadku kogoś przyjął albo nie przyjął. To on wtedy miał decyzję. Nie rozumiem tego odpowiedzi, musi Pani Dyrektor przyjąć. On generalnie nie przyjmuje, nie, że tego przyjął, tego nie. W ogóle nie przyjmuje. No ale to jest taka sytuacja, że mi ciężko odpowiedzieć jest. No. W ogóle nie przyjmuje. Ale już się teraz powiedział, że ostatni raz nie. Naprawdę myślę, że wypracujemy teren i poprosimy Panią Dyrektor, żeby się pojawiła na komisji. To już Pana Przewodniczący. No dobrze, no ja postaram się to ogarnąć i ja tam przedzwonię do Was, jak ustalę mniej więcej co i jak i zrobimy komisję z Panią Dyrektor. To jeszcze jakieś pytania ktoś ma? Nie ma, dziękuję bardzo. Zamykam obrady Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.